Moim i Państwa gościem jest Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie starosto, znajdujemy się w budynku przygranicznym w Cieszynie-Boguszowicach, bo to właśnie tutaj zostanie przeniesiony Wydział Komunikacji. Czy to dobra decyzja? Uważam i tak zresztą uważa też Zarząd Powiatu, że to dobra decyzja. A tak naprawdę to przekonamy się za rok, jak wszyscy mieszkańcy przyzwyczają się do tej nowej lokalizacji. No pierwsi klienci będą mogli już tutaj załatwić swoje sprawy za niecałe 2 tygodnie. 14 września otwarcie. Wszystko już jest dopięte na ten przysłowiowy ostatni guzik? Tak, rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, planujemy na 14 września otwarcie. I jeżeli chodzi o dopięcie wszystkich spraw, to za co odpowiadamy, mamy przygotowane ostatnie prace tam za nami się kończą, dobiegają końca. Jedyne niewielkie zagrożenie to są łącza, dlatego że wygląda tak sytuacja, że w całej Polsce wszystkie wydziały komunikacji pracują na łączach MSWiA i PWPW, czyli Ministerstwa i Wytwórni Papierów Wartościowych. Mamy obiecane, że w ten ostatni weekend przed 14, jeżeli zamkniemy na dzień czy dwa Wydział Komunikacji, przyjadą ekipy i te łącza przeniosą. Gdyby tutaj nastąpiło jakieś opóźnienie, tak jak powiedziałem, jest to jedyne chyba niewielkie ryzyko, że tego terminu nie uda nam się dotrzymać. To może zacznijmy od początku. Dlaczego zdecydowaliście się na przeniesienie właśnie tutaj tego Wydziału Komunikacji z Bobreckiej na Graniczną? Bardzo dobre, proste, krótkie pytanie, na które, żeby odpowiedzieć, muszę jednak sięgnąć do historii. Otóż wiadomo było od wielu lat, że Wydział Komunikacji to jest wydział, gdzie chyba przychodzi najwięcej mieszkańców, najwięcej klientów. Są tam, były zresztą zawsze duże kolejki, długo się czekało na załatwienie. I już poprzedni zarząd i poprzedni starosta zamierzał coś z tym zrobić. Był taki pomysł, żeby kupić od PKO BP budynek na Kolejowej, który już wtedy stał pusty, i tam przenieść Wydział Komunikacji. No, na przeszkodzie stanęły dwa powody. Jeden finansowy, bo tutaj nie doszli do porozumienia z bankiem. Natomiast drugi, znacznie ważniejszy, który już tak jakby za naszej kadencji, to zleciliśmy opracowanie analizy natężenia ruchu. I wyszło z tego, że jeżeli w tym miejscu wstawimy coś, co się fachowo nazywa generator ruchu, czyli kolejny generator ruchu, to spowodujemy absolutne zablokowanie miasta w tym miejscu. I to tak jakby wykluczało tą lokalizację. Myśleliśmy o tym, żeby przenieść to do budynku obok, gdzie można by było wynająć czy odkupić piętro czy dwa, ale tam mamy taką sytuację samą z parkingami jak w budynku starostwa. Przez krótki czas były również prowadzone rozmowy z miastem na temat hal targowych i całego piętra i znowu wracamy do braku parkingu. Kiedy to wszystko nałożymy na siebie, zaczęliśmy szukać lokalizacji, to okazało się, że jest to miejsce, które 85% mieszkańców powiatu bardzo się podoba. Po analizie kosztów, możliwości działki, lokalu, doszliśmy do wniosku, że tutaj to miejsce będzie miejscem optymalnym. Panie starosto, wspomniał Pan o analizie kosztów. No i właśnie, jakie są koszty przeniesienia tutaj tego wydziału? Niewątpliwie spore, ponieważ, tak jak już mówiłem, za naszymi plecami trwają roboty, więc zdecydowaliśmy się, żeby nowe pomieszczenia wyposażyć w całkowicie nowe meble, nowe sprzęty, więc jak Pani widzi, wszystko tutaj jest prosto z fabryki czy wykonywane pod wymiar na zamówienie. I dodatkowym kosztem jest jeszcze dostosowanie parkingu, którego akurat tutaj nie widzimy, a jest przed budynkiem, gdzie też będą dodatkowe miejsca parkingowe. Koszt wyposażenia mebli, wszystkiego to 300 kilkadziesiąt tysięcy złotych. Parking powinien się zamknąć kwotą w granicach 100 tysięcy złotych. Rozumiem, że te pomieszczenia są tutaj odpowiednio przystosowane do osób niepełnosprawnych. Absolutnie tak. Jeżeli Pani popatrzy nawet przez drzwi, które się będą same otwierały automatycznie, nie ma tutaj barier. Mieszkańcy będą mogli podejść, a osoby niepełnosprawne wysiąść i pochylniami podjechać. Także również ten problem nam odpada, a jest to na pewno przy obecnych przepisach bardzo ważna rzecz. Wspomniał Pan o parkingu. To będzie parking bezpłatny, parking płatny dla klientów. Jak to będzie wyglądało? Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy dojeżdżający tutaj mieli jeszcze dodatkowo płacić za parking. Dlatego przygotowujemy to tak, żeby miejsca parkingowe były bezpłatne.
Mam natomiast głęboką nadzieję, że potraktują to wszyscy tak, że te miejsca będą wykorzystywane do załatwienia sprawy, a nie do zostawienia tutaj samochodu i pójścia gdzieś na pół dnia, no bo wtedy musielibyśmy się zastanawiać nad zmianą rozwiązań i wymuszałoby to jakieś kwestie czasu postoju czy opłat. Na ten moment nie przewidujemy opłat. Jeżeli nie samochodem, będzie można też było dojechać autobusem, bo 14 września startuje nowa linia autobusowa. Oczywiście i to jest ukłon w stronę tych kilkunastu procent mieszkańców powiatu, czyli tak jakby całego Cieszyna i jego mieszkańców. Będzie autobus, który będzie tutaj przywoził osoby, te, które nie mają samochodów. Proszę pamiętać, pani redaktor, że Wydział Komunikacji to jest specyficzny wydział. Tu przeważająca większość załatwia sprawy samochodem. Tak naprawdę bez samochodu podjeżdżają albo ci, którzy dopiero robią prawo jazdy, albo ci, którzy z jakichś powodów to prawo jazdy stracili. I praktycznie na tym się kończy, bo nawet kupując czy sprzedając samochód, to najczęściej podjeżdżamy już po to, żeby wymienić tablicę rejestracyjną, czyli jednak to ten samochód do dyspozycji jest. Dlatego przy Wydziale Komunikacji bezsprzecznie ważniejszy jest parking i dojazd niż powiedzmy możliwość pieszego dojścia. No ale ta linia autobusowa no, też będzie ważna, no bo pojawiały się głosy, że to faktycznie daleko, czyli jeżeli te osoby nie mają samochodu, będą chciały dojechać, to dojadą wtedy, rozumiem, autobusem. Czy ten kurs będzie płatny, czy bezpłatny? Trwają ostatnie rozmowy w tym względzie. Nie potrafię pani w tej chwili odpowiedzieć, czy będzie to symboliczna złotówka, czy zupełnie bezpłatnie, ale na pewno będzie przejazd tańszy niż w normalnej komunikacji, o ile, tak powiedziałem, o ile nie darmowy. Kto z tej linii będzie mógł skorzystać, no i jak ta linia będzie przebiegała? Pani redaktor, skorzystać będzie mógł każdy, kto będzie chciał tutaj dojechać. Natomiast linia ma przebiegać mniej więcej z Bażanowic poprzez Cieszyn i kończyć w pobliżu Haszlacha, żeby te okoliczne wszystkie tutaj osoby, mieszkańców można było tu spokojnie przywieźć. Więcej miejsca to na pewno, widać gołym okiem, ale czy można się pokusić o takie stwierdzenie, że właśnie więcej miejsca to mniejsze kolejki? Myślę, że tak. Na pewno, tak jak pani powiedziała, miejsca jest prawie pięciokrotnie więcej. Więc zacznijmy od tego, że nie będą musiały osoby tłoczyć się jedna koło drugiej, co patrząc na moment, kiedy nagrywamy te słowa, ten wywiad, czyli na sytuację COVID-u, na pewno będzie miało duże znaczenie. Sama poczekalnia, w której się znajdujemy, myślę, że jest niewiele mniejsza niż przedtem zajmował cały wydział. Natomiast co do kolejek, to zdecydowaliśmy również jako zarząd, że powiem tak nieelegancko, dołożymy pracowników, czyli zatrudnimy nowych pracowników i będzie większa obsługa, więc myślę, że kolejki się również zmniejszą. Natomiast pani redaktor, tak naprawdę na ilość kolejek ma też wpływ ilość kupowanych samochodów. Przy założeniu, że ilość kupowanych samochodów zostanie na poziomie jak sprzed przenosin wydziału, to mogę powiedzieć, że kolejki się zmniejszą. Jeżeli nagle samochody stanieją i zaczniemy ich rejestrować dwa razy więcej, no to sama pani sobie musi odpowiedzieć na swoje pytanie. Zwiększy się jakość świadczonych usług? Na pewno tak, zwiększy się jakość świadczonych usług, zwiększy się tak jakby spojrzenie na to wszystko. Mamy wszystko na jednym poziomie. Nie będzie trzeba biegać między piętrami, tak jak było do tej pory, bo jak pani wie, Wydział Komunikacji niestety nie znajdował się na jednym poziomie. Także na pewno będzie tutaj bardziej przejrzyste, bardziej jasne wszystko. Każdy będzie mógł zobaczyć, które okienko jest zajęte, które wolne. I to też powinno wpłynąć na poprawę tej jakości. I jakie sprawy klienci będą mogli jeszcze tutaj załatwić? No bo Wydział Komunikacji to jedno, mam na myśli biuro paszportowe. Tak jak pani powiedziała, wszystkie sprawy komunikacyjne, czyli prawo jazdy, dowód rejestracyjny, przerejestrowanie samochodu. Natomiast drugi poruszony temat, czyli biuro paszportowe, to były uzgodnienia z panem wojewodą. I pod biuro paszportowe przygotowaliśmy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, z tym, że tam będzie oddzielne wejście z zewnątrz. No i liczymy na to, że pan wojewoda uruchomi tutaj to biuro paszportowe i też zacznie działać. Aczkolwiek nie sądzę, żeby też to było tego 14, raczej myślę, że trochę później. W zeszłym roku pojawił się również pomysł, żeby działał tutaj punkt obsługi cudzoziemców. Czy ten pomysł jest podtrzymywany, czy będzie realizowany? Pani redaktor, bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na pani pytanie,
ponieważ to nie był do końca nasz pomysł, mój pomysł czy nasz pomysł. Natomiast w trakcie rozmów z panem wojewodą padło takie zdanie, że jeżeli to biuro paszportowe tutaj się przyjmie i będzie dobrze funkcjonować, to być może w przyszłości rozważyliby również uruchomienie tego punktu obsługi cudzoziemców. Więc myślę, że trzeba cierpliwie poczekać, aż biuro paszportowe zacznie swoją działalność. Pan wojewoda przekona się, że przygotowaliśmy dobre pomieszczenia, dobre wyposażenie, wszystko funkcjonuje prawidłowo. No i wtedy będzie można spróbować wrócić do rozmów odnośnie cudzoziemców. To nowy wydział w tym miejscu, a co z pomieszczeniami po starym wydziale? Już mamy gotową koncepcję i zakłada przeniesienie tam całej obsługi osób niepełnosprawnych, czyli od wszystkich orzeczeń, badań, poprzez nawet rzecznika konsumentów. Znaczna część wydziału komunikacji obecnego, tak jakby jeszcze przed przenosinami, mieści się na parterze. I mieliśmy taką sytuację, że rok temu w lecie kilka razy pod rząd psuła się winda, co nie było absolutnie winą pracowników starostwa, no ma już też swoje lata, ale źle się działo, kiedy ta winda psuła się w momencie, kiedy trzeba było jakieś osoby dowieźć na górę na badania. W tym momencie będą to pomieszczenia całkowicie pozbawione barier architektonicznych i niezależne od dostaw prądu czy zepsucia się windy. Także nawet jeżeli będzie jakaś awaria, to te osoby spokojnie będą mogły wejść czy wjechać na te pomieszczenia, które dla nich przygotujemy. No te pomieszczenia też trzeba odpowiednio przygotować, zaadaptować. Koszty, kiedy w ogóle jakieś prace tam ruszą, no jakie koszty? Nie wiem i nikt pani tego nie powie, dopóki nie ogłosimy przetargu, nie zrobimy jakichś planów. Na ten moment mamy koncepcję, co chcemy tam zrobić. Jeżeli Wydział Komunikacji szczęśliwie się przeniesie, no to wtedy przystąpimy do realizacji tam i po zrobieniu projektu i po ogłoszeniu przetargu będę tak naprawdę mógł pani powiedzieć, o jakich kosztach mówimy. Panie starosto, tak już podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, plusy nowej lokalizacji? Zacznijmy po kolei. Dobry dojazd, duży parking, idąc tym tropem, duża poczekalnia, gdzie nie będzie pani już widziała osób moknących na deszczu przed budynkiem starostwa, duża sala operacyjna, co najważniejsze, z większą ilością miejsc, z większą ilością obsługi, czyli z krótszym czasem oczekiwania, bo będzie więcej pracowników. Nowe pomieszczenia, jasne, przestronne. Co mam więcej dodać? Minusy? O minusach nie mówimy. Pani redaktor, gdybyśmy je widzieli, to byśmy nie przenosili. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Moim i państwa gościem był Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.